przyjechaliśmy do Wrocławia zwiedzać z Wasią Wrocław. Jak Ci się Wrocław podoba so far? Jeszcze nie znałem tak obyśle, no mnie może nравится, da, to красивое zdanie. Z nami również jest Tomek Czukiewski, autor kanału Ciekawe Historie, link w opisie. No właśnie, jesteśmy we Wrocławiu, przyjechaliśmy do takie niemieckie miasto, bardzo tradycyjne niemieckie. Tak. Bardzo, bardzo ciekawe architektura. No właśnie. No dzisiaj, jak widać, niewiele się dzieje generalnie. No bo w Wrocławiu tak rzadko w ogóle cokolwiek się dzieje. Jak tak, to znaczy jest tutaj generalnie takie studenckie miasto. Również będzie ciekawy kontrast moim zdaniem, ponieważ wczoraj tylko byliśmy w Lublinie, co jakby dużo Polaków uważa jako Polsko B, więc teraz nagle się przemieściliśmy do... Ale słuchaj, bo ja tu zauważyłem, że masz żółty, a wyżej masz niebieski. Zastanawiam się, czy to jeszcze Polska jest w ogóle. Ja nigdy nie był jeszcze na zapad. Более западнее не был. Ага. Типа я сейчас максимально близок к США. Нравится? Choć w toalet da больше, чем нравится. To jest właśnie minusy jeżdżenie autem niestety. Ja to też wolę pociągi, dlatego że tam można wstać sobie, pójść do toalety i jeszcze zmontować odcinek. Ale skoro Tomek nas zmusił pojechać z nim autem... Czy zmusiłem za te 300 zł, które mi zapłaciłeś? Właśnie chciałem pokazać Tomkowi, który przez całe życie mieszkał w Polsce, Wrocław! jak wy tu fajnie macie, Polacy! Короче, чувак, такой прикол. Но знаешь, я весь жизнь жил в Копанке, да? Так. Это там в Молдавии. Так. Ну и приехал здесь, ну, я просто в шоке и в восторге. Нравится, да? Да, очень. Мне нравится очень. То, что мне удалось тебя все-таки вытянуть оттуда с Копанки. Мне понравилось. Да. А ты, кстати, похорошел, у тебя борода, возмужал, возможно. Конечно. А еще, Роман, а ты можешь мне переслать эти деньги, которые ты собрал? Конечно, да. Я тебе перешлю. 400 злотых, да? А думаю, что там немножко больше. Слушай, успокойся нахуй, блядь, и забей баллов. Такие дуже. Не? Как-то похоже, но не похоже вообще все города между собой. На Москву. Томак, а тебе Москва нравится? Ну там энергия такая странная немножко. Byłeś в Москве? Два раза. Так, подобало тебе? Приехал такой усмехнутый, помню, такой. Эй, Москва, что-то хорошего, а выезжаем такой. О, махрия. A wiesz, jaka wasza różnica? Że Wika przyjechała z Naddniestrza taka i wyjechała z Moskwy taka. Ja widzę całe. I tam są różne części, ona ma różne części. Jedna jest taka europejska, jedna jest taka, wiesz, rosyjska. Więc jest to, na pewno nie jest tam nudno, jest to robić. A, no i to jest miasto, które żyje 24 godziny na dobę w tygodniu. Ja pamiętam, że tam były, gdzieś jechałem do jakiegoś kuby, były korki o 3 nad ranem. Przestańmy o Moskwie gadać. Wika? Sto. Co mówisz? Kto to zbudował? Klasyczna polska architektura. Jestem tak dumny. O. No właśnie, chciałem powiedzieć też, właśnie dodać, że Wrocław to jest miasto mostów. Tu jest bardzo dużo mostów, nie pamiętam, ale naprawdę to jest chyba rekord po prostu, jeżeli chodzi właśnie o miasto. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Wrocław to jest miasto mostów. To jest bardzo chciałem dużo właśnie mostów. Właśnie też powiedzieć, że Wrocław to jest miasto mostów. Tu jest bardzo dużo mostów. Jak to jest a, to... ребята, a какой город? Здесь много мостов, я слышал. Tak naprawdę najważniejsze rzecz, jaką trzeba powiedzieć, to, że Wrocław to jest miasto mostów. A, jest tak. Bardzo dużo mostów. Ja wczoraj czytałem w internecie, że to mnogo mostów w Wrocławiu. To prawda, ребята? Ja tego akurat nie wiem, ale wiem, że Wrocław to jest miasto mostów. Właśnie fajnie, że dotarłem do tego mostu, bo akurat no, z tych wszystkich mostów, nie wiem, ten zielony mi się jakoś zapamiętał, kiedy tutaj po raz pierwszy przyjechałem. Mam taki sentyment. Pamiętam, że ten most był po prostu cały obciążony tymi kłódkami, a teraz widzę, że pozdejmowali, tak? I naprawdę jest super, fajne miejsce. I tam można na legalu pić piwo na tych schodkach. To jest takie mini schodki warszawskie trochę, tak można powiedzieć. W Warszawie już nie można. W Warszawie już można akurat. No właśnie coś cofnęli ostatnio. Nie, Trzaskowski zrobił robotę. Ale ostatnio zmienili znowu i nie można. No tak. Ja mówię, że... Dobra. Dajcie znać w komentarzach, nie. Czy można, czy nie. W tym momencie robimy Google check. Cholera. Można. Nie można było do 16 tak, maja, nawet o tym nie wiedziałeś. Tak. Ja to śledzę po prostu codziennie, wiadomości czytam, wiesz, to jest pan Polszy. Cóż mogę powiedzieć?
Czasami w życiu tak bywa. Chciałem powiedzieć, że Wrocław to miasto mostów przede wszystkim. Poczekamy Wiktoria, ona pójdzie w toalety. Aha. A tak, Roman powiedział, że tu jest... Krasnali. Krasnali. Cool! Cool! No, wczoraj. Cool. To wrong, bro. Tak, trzeba robić dynamiczne vlogi. Siema! Słuchajcie, jesteśmy w Wrocławiu! Dobrze sobie Tomek nagrywa takie vlogi, takie... Yo, dzisiaj wam opowiem ciekawe historie. Strzelam sobie w łeb w środku takiego vloga. Strzelam sobie w łeb w środku tego vloga. Właśnie zrozumiałem, że jestem debilem. Powiem szczerze, że przejeżdżając tutaj w okres zimowy, to nie doceniasz tego miasta. W ogóle nie doceniasz wszystkiego, bo zimą idziesz, po prostu patrzysz w dół. Что тебе не нравится? Что тебе не нравится? Что красиво! Что тебе не нравится? Скажи мне, пожалуйста, что тебе не нравится? Что тебе... Chciałem dodać jedno, że na przykład ja często podróżuję w taki mega spontaniczny sposób i nawet nie rezerwuję żadnych hosteli, hoteli i cały czas myślę, że coś znajdę na miejscu. I dzisiaj zrobiłem tak samo i myślałem, że tak po drodze w aucie znajdę na nas, na trzy osoby nocleg, ale ciekawostka jest taka, że dzisiaj akurat w sobotę we Wrocławiu nie ma noclegów. Wyobraźcie sobie. Dokładnie. Ciekawe, tak? Turecki. Ciekawe, że ty i moja mama tak powiedzieli. Tak. Dokładnie tak samo, chociaż no nie jest to turecka architektura. Jest to mega ciekawe miejsce tutaj, takie pod koleją akurat. Takie dużo, dużo barów, takie skupisko barów we Wrocławiu. Jak coś, to jak wychodzicie ze dworca głównego... Nie, tak, z dworca głównego we Wrocławiu, to po lewej stronie idziecie wzdłuż torów. No, mega fajne miejsce. Dużo jedzenia, dużo picia, dużo piwa różnego. Dobranoc. A że jeszcze na prawo teraz. No to już bym nie stał. Ciekawe masz miejsce tutaj. Ciekawe masz wejście do swojego wszystko, tego studio. Wszystko na miejscu, można kupić pomidorki. No dokładnie, masz pomidorki, masz świeże, wiesz, świeże warzywa, jakieś owoce. Zapraszam. Yep. I to jest właśnie to miejsce, które mnie i właśnie bardzo interesuje. To jest szkoła muzyczna. Nie, nie, czekaj, bardziej szkoła dźwięku... Nie, czekaj, muzyki nowoczesnej, tak. Nowoczesna, czyli właściwie taka, która wypłynęła po... W 2000. Roku 1900 nawet. A, 900. Historia bluesa, historia jazzu. A jak ten targ się nazywa, który tu, tutaj przy wejściu ma? Tak, Świebocki. Targ Świebocki, czyli wszyscy we Wrocławiu kojarzą, tak? No, oczywiście. Jo! O Boże, i ten dźwięk od razu wygłuszony, tak? No. Uwielbiam wchodzić do studia, bo masz taki pogłos jakby ten na korytarzu, a potem tak wchodzisz do studia, tak nagle... Wszystko wyciszone. Cicha, cisza, tak, tak, tak. CSM, no tutaj właśnie prowadzimy zajęcia z syntezy dźwięku. Jak żeby nie inaczej, na czym? Na Abletonie. No, no, klasa. Wciskasz. Yo! A mówisz, że to szkoła policjalna mam, tak? Jakby tak, tutaj, to tak? Jest policjalna, dwuletnia, cztery semestry. Więc mamy też tutaj połączenia ze studiem. Odessa. Skoro proszę, Edo Trynek. Tak. Skolko u nas to samo i z u nas to samo? 10. O Boże. No co ty chciałeś? Jak ci się studio podobało? Mi się bardzo podobało. W sensie studio, szkoła. Ja chciałbym tam zapisywać się po jamie. Ja tam prawie nie lubię zdjęć. A ja chcę iść na studio tak naprawdę. Ja naprawdę chcę iść na studio dźwiękowe. Ja bym poszedł na mix mastering. Dokładnie. Mi się wydaje, że w przyszłym roku, bo dzisiaj w tym już przegapiliśmy pewnie rekrutację. A propos tego miejsca tutaj w Wrocławiu, mogę ciekawe słychać więcej rosyjskiego niż... No tak. Nie, polskiego. Mega ciekawe miejsce. Jak te targi przyciągają ludzi ze wschodu. Wika, skolko u nas to samo jest 10? 100. Mamy Wrocław do zwiedzania. Nada jest, nada zwiedzania i... Nie, nada jeść, a potem zwiedzać. Dworzec Świebocki, wszystkim polecam do zwiedzania. Jeżeli będziecie kiedykolwiek w Wrocławiu, ja tutaj nie byłem, po raz pierwszy jestem, więc nie wiedziałem, że takie miejsce istnieje. Jeśli chcecie pojechać bystro w Ukrainę, proszę. A jeśli długo, to można jechać do granicy. No, bo tam pierichodzi... O, co, to na nasza kulturę. Chciałbym jeszcze dodać, że co u mnie w życiu się zmieniło, to że to tak nasza powiedzmy kultura przestała mi wiedzieć, naprawdę. Przestała. To bo ja już
czuję, że ja jestem z daleka od tego, tak? Na życie nie oddali jego drogi piękna. Oddaj! No i właśnie tak... No i właśnie... To jest stąd jeszcze pojechać. No i właśnie... Nie, takie zakończenie odcinka, ponieważ wyjeżdżamy dzisiaj. Wczoraj troszeczkę poimprezowaliśmy. Troszeczkę tak do piątej. Więc dzisiaj był taki mały spacer i power nap w parku. Chyba z 3 lata chyba nie byłem tak pijany. Ja też w sumie, no. Alkohol Wasia, to złotego świata. Fajnie, że Wasia ma tak, że on tylko wiesz, dwa drinki wypije i idzie spać. To no jest... Tak. Zazdroszczę. Trzy butelki, cydra. Dla mnie. Ja to no jest... wiem. Dla mnie. Dla mnie. A, dla to jest ibuprofen. To jest kirylicą napisane, nie wiem. Jak wam się spodobał Wrocław? Mi się bardzo podoba, no i się przyjedziemy. Tak, że to gotowcy, mój mlecz. To jest wielki najdłuższy. Ile w Wrocławiu u nas to samo z 10? Tylko stary dworzec. A stary dworzec, tak. A ze wszystkich gorodów, których wy już byli, który wam sobie dali? Z... Gdański, Wrocław. Gdański, Wrocław. Da, i Zakopane. Nie nравится góry. Ej, wait a minute. Warszawa. Dokładnie. Warszawa jest jakby poza, no bo tam jest... Nie, no my teraz w Wrocławiu, tak? No mnie Wrocław больше всего нравится. А когда будешь в Варшаве? Не в Варшаве больше. Dobrze odpowiadasz. Dobra, lecimy. Nie, mi też się najbardziej Gdański, Wrocław podoba. No tak, tak. Wy jeszcze w Legionowie nie byli, pojedziemy w Legionowo. Legionowo. Nie, Wasia był. Ja już byłem u Bartka. I u Bartka spał kiedyś. W 18 roku. W 18. Ja stawałem na parę dni z Romy. A co mówiłeś, że było jakoś ciemno w ogóle? Zimno nawet było. Nigdzie nie poszliście. Ile można pić? Nie, jak Bartek przyjedzie, to nie będziemy pić. Tak, na pewno, jak on chce zamieszkać w Warszawie właśnie. No właśnie on mówi, że już nie, zrezygnował z tego pomysłu, ponieważ mieszkania są mega drogie, a wiesz, Bartek nie ma hajsu. No nie, nie ma. Przyjedziemy, będziemy każde jutro chodzić w kacialku. Przepakowany Wasia. Taka twarz taka sama, tylko ciało. Tylko ciało takie. A nogi takie.